Zrobiłeś furorę na 20-leciu Natalii Jaroszewskiej w warszawskim klubie Chaton. No i muszę przyznać, że naprawdę także jestem pod wrażeniem Twojego występu. Jak Ty dalej widzisz swoją karierę? Mam nadzieję, że będę pojawiać się w wielu takich fantastycznych miejscach jak to. I że właśnie będę miał więcej takich zleceń, będę bardziej rozpoznawalny i będę mógł podbijać serca ludzi. Myślałeś kiedyś o tym, aby na przykład zgłosić się do jakiegoś talent show? Myślałem o tym oczywiście, ale akurat ostatnio tak dobrze mi się układa, że wydaje mi się, że na razie tego rodzaju programów nie potrzebuję. Myślę, że ułoży mi się jakoś to wszystko. A jeżeli chodzi o reprezentowanie naszego kraju na Eurowizji, to jest to w sferze Twoich marzeń? Powiem szczerze, że tak. A masz jakiś pomysł na piosenkę, utwór? Na pewno. Pomysłów mam mnóstwo. Cieszy mnie to, że ubiegłoroczną edycję, czy już dwa lata temu, już nie pamiętam, wygrał zespół Måneskin, który gra muzykę rockową, która ostatnio w ogóle nie istniała na scenie Eurowizji. Więc jest to jakiś taki promyk nadziei, że moje pomysły też mogłyby się spodobać.